Und in einer Zeit, in der viel geredet wird von W czasach, kiedy mówi się tyle o rosnących napięciach i izolacji, pomyślałem, że musimy coś zrobić dla pojednania. Kiedy inwestuje się tyle w broń i przygotowania do wojny, pomyślałem, że ja zainwestuję w modlitwę i spotkanie. Tak powstał pomysł pielgrzymki do Rosji. Ksiądz Manfred Deselars, niemiecki kapłan katolicki pracujący w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, prowadzi pielgrzymkę Polaków do Rosji. Wizytę w Kazaniu zaczynają od spotkania z Matką Bożą Kazańską. My jesteśmy wszyscy Polacy, ja tylko na połowę jestem Niemcem. Tu jest dobre miejsce, aby się modlić o pokój. I chcemy się modlić tutaj o pokój w Europie i na świecie. Uważamy, że dla sprawy budowania pokoju, wzajemnego szacunku i zaufania potrzebne są również małe kroki zwykłych ludzi, próbujące przełamać uprzedzenia płynące z historii czy bieżącej polityki. Z tą nadzieją stajemy przed ikoną Najświętszej Matki Bożej z Kazania, której powierzamy świętą sprawę pojednania między naszymi narodami, a także pokoju na całym świecie, wstrząsanym konfliktami pełnym przemocy i niesprawiedliwości. Wiadomo, że w roku 1928 bolszewicy sprzedali ikonę amerykańskiej katolickiej organizacji Błękitna Armia za 3 miliony dolarów. W roku 1993 ikona wróciła do Europy. Ikona długo była w Fatimie, tradycyjnym miejscu modlitwy za Rosję. Po przemianach politycznych w Europie Wschodniej papież Jan Paweł II chciał zwrócić ją osobiście. Nie udało się, dopiero kardynał Kasper przywiózł ją do Moskwy. Obecnie jest w Kazaniu. Choć to jedna z najbardziej czczonych ikon, Matka Boża Kazańska ma znacznie większy zasięg niż tylko Rosja. Gdy zobaczyłem, jak papież Franciszek na Kubie podczas pierwszego spotkania po 1000 latach z patriarchą Cyrylem otrzymał w prezencie kopię ikony, utwierdziłem się w przekonaniu, że to jest ikona pojednania. С нами Бог, с нами Бог, различные языцы, и Бога дайте свят, и Бога дайте свят, я W czasie rewolucji było tu więzienie polityczne oraz centrum dla bezdomnych sierot. W roku 1991 Sobór Zwiastowania zwrócono Kościołowi Prawosławnemu. Jako pierwsi z pomocą prawosławnym mnichom ruszyli muzułmanie z pierwszym prezydentem Tatarstanu Mintimerem Szajmijewem. To muzułmanie wysłali specjalną delegację do papieża Jana Pawła II z prośbą o zwrot prawosławnym kazańskiej ikony Matki Bożej, a później, kiedy to nastąpiło, władze postanowiły w podziękowaniu katolickiemu papieżowi za
zwrot prawosławnym ikony, odbudować katolicki kościół. Ja nie wierzyłam w Boga. Nie chodziłam do kościoła. To było smutne, bo przecież Bóg dał nam wskazówki, jak żyć. I życie jest łatwiejsze, jeżeli pomyślisz. Ludzie uważali, że życie z Bogiem jest trudne, więc nie będą tak żyć. To był wielki błąd. Myślę o wszystkich prawosławnych i muzułmanach w Kazaniu. Tutaj mogę się za nich modlić. Matka Boża jest jasna i piękna, jak mama, bo to jest mama. Liczący ponad milion mieszkańców tysiącletni Kazań jest od połowy XV wieku głównym ośrodkiem ruchu narodowego Tatarów. Największy w Rosji meczet Kul-Szarif to centrum życia religijnego rosyjskich muzułmanów. Opowiem o sobie, bo to zabawne. Jestem Rosjanką, moi przodkowie pochodzą z Moskwy, mam w rodzinie Żydów. Kiedy w szkole zmuszano nas do nauki tatarskiego, bardzo tego nie lubiłam. Szanowałam kulturę, ale nie lubiłam przymusu. Mówiłam, że nigdy nie wyjdę za Tatara, bo jestem chrześcijanką i nie chcę zmieniać wiary. Minęły lata, dorosłam i mam męża Tatara. Przychodzi. W dodatku katolika. Dziękuję. Dzisiaj jest jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Niemiec z Auschwitz. Z Polakami, z Rosji, nie sposób poznać bolesnej historii relacji pomiędzy narodami na wschodzie bez wizyty w Moskwie. Drogę z Kazania pielgrzymi pokonują pociągiem. Wspólne przedziały w rosyjskiej kolei to dobra okazja do spotkań z miejscowymi Rosjanami. Jestem w połowie Tatarem. Ojciec rosyjskim blondynem, a ja jestem Tatarem. U nas w Kazaniu głowa republiki to muzułmanin. A wy jesteście katolikami? Tak, jesteśmy. No, Polacy to Słowianie. Napijmy się. Alkohol zakazany. Oczywiście. Ksiądz Manfred mieszka w Auschwitz. To dla ciebie. My pamiętamy wszyscy, Polscy w Niemczech, straszne zbrodnie. I my próbujemy coś robić, aby leczyć te rany. Byśmy mogli dobrze żyć razem. Dlatego robiliśmy pielgrzymkę. Polska grupa z Niemcem. Dla większości turystów Moskwa to jedynie współczesne wielkie miasto, stolica rosyjskiego imperium. Łatwo zapomnieć o jej skomplikowanej, krwawej historii. Szczególnie wiek XX odcisnął na mieście i jego mieszkańcach okrutne piętno. Pielgrzymi po obejrzeniu zabytków Kremla spotykają się z Pawłem Gniłorybowem, historykiem, działaczem Memoriału, stowarzyszenia zajmującego się propagowaniem wiedzy o ofiarach represji sowieckich, a także ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Przed nimi znane z terroru w czasach stalinowskich więzienie na Łubiance. Zapamiętajcie, FSB, Federalna Służba Bezpieczeństwa, kiedyś KGB i NKWD. Główny sposób wymuszania zeznań był inny niż Gestapo. Główny sowiecki sposób to brak snu. Śledztwa odbywały się nocą, często przez 10-12 godzin. Kiedy więźniowie upadali na ziemię, podnoszono ich i przywiązywano. W końcu tracili kontrolę nad tym, co mówią i myślą. Nie spali po 5-6 dni. Więzienie zaprojektowano dla 550 więźniów. Ile ludzi tu siedziało? Nie, 2,5 tysiąca. Bo tutaj sama elita trafia. Paweł, ty się nie boisz o tym opowiadać? A ja robię.
Gdybym był zwykłym przewodnikiem, bałbym się. Ale członkowie memoriału do tej pory nie mieli problemów. Oni nas podsłuchują, mają swoją wersję historii, ale to my pokazujemy prawdę. Niech ci Matka Boża Kazańska chroni. Usiedliście tyłem do najkrwawszego miejsca w Moskwie. Na tym obszarze do rewolucji był wielki monastyr. Po zlikwidowaniu monastyru zorganizowano tutaj bazę samochodową NKWD. Rozstrzelano tutaj od 10 do 15 tysięcy ludzi. I żadnego znaku pamięci. Jedyna tablica mówi, że był tutaj gabinet Dzierżyńskiego. Dowódcą oddziału egzekucyjnego był Wasilij Błochin. Błochin zastrzelił ponad 10 tysięcy ludzi. Był jednym z oprawców Polaków w Katyniu. On uczył swoich towarzyszy odziewać się we wszystko kożane. Wy rozumiecie, że bardzo dużo krwi zostawało. Błochin uczył podwładnych noszenia skórzanej odzieży. Zbyt wiele krwi pozostawało na ubraniach, więc po pierwszych śledztwach mówił swoim podwładnym: twoja żona będzie ci prała rzeczy codziennie? Pochowano go na cmentarzu Dońskim razem z jego ofiarami. To również miejsce, w którym nie ma żadnej informacji o przeszłości. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Niedaleko Moskwy w Butowie znajdował się poligon strzelecki NKWD, nazywany dziś Golgotą Rosji. Pielgrzymów oprowadza dyrektor cerkiewnego muzeum. Ja chciałem pokazać nasyp. Ten nasyp to jedna ze zbiorowych mogił. Szerokość 4,5 metra, głębokość do 4 metrów. Takich mogił na terenie poligonu jest 13. Ich łączna długość to ponad kilometr. Oczywiście czekiści nie zaznaczali miejsc pochówku, wszystko zrównywali z ziemią. Kiedy ciała się rozłożyły, nasypywali na wierzch odpady budowlane i śmieci. Celowo nie stawiamy tutaj krzyży, bo leżą tutaj przedstawiciele 59 narodów. Mamy tu jeden krzyż, więcej nie postawimy. Zwróciliście uwagę, że zeszliśmy na głębokość 1,5 metra. Na tej głębokości we wspólnych mogiłach leżą ciała rozstrzelanych. Od 8 sierpnia 1937 do 19 października 1938 roku rozstrzelano tutaj 20 762 ludzi. Mamy pełne prawo nazywać to prewencyjnym terrorem klasowym. Operacja na Polakach była najkrwawsza wśród akcji narodowych. W całym Związku Sowieckim rozstrzelano wtedy około 110 tysięcy osób. Poligon Butowski to tylko niewielka część. Rozstrzelano tu około 1000 Polaków. Tylko malinka część Sowieckiego Sojuszu, естественно, przedstawiona. Здесь у нас расстреляно около 1000 поляков. Mikołaj Jeżow rzeczywiście nie lubił Polaków. We wspomnieniach współpracowników zachował się opis jego reakcji, gdy przynoszono mu listy aresztowanych i rozstrzelanych. Zawsze pytał: a ilu jest Polaczków? Zbrodni tych dopuścili się ci, co odeszli od Chrystusa. Uważamy, że to był początek wszystkiego. Odejście człowieka od Boga umożliwiło te straszne czyny, które w XX wieku wydarzyły się w Europie, w faszystowskich Niemczech i w Związku Sowieckim. To czasy wojennego bezbożnictwa. Czy ludzie z okolicy wiedzieli, co tu się działo? Kiedy słyszeli warkot samochodów, zatykali uszy. Szczególnie ci, którzy mieszkali w najbliższych domach. Opowiadali, że uszy sobie zatykali i chowali głowy. Wojskowe auta woziły skazańców. Rozstrzeliwali ich tutaj, nie wiadomo ilu, i zakopywali ciała. My pewnie chodzimy po ich kościach.
Tę cerkiew zbudowano na przełomie 1995 i 1996 roku. Można powiedzieć, że to cerkiew na krwi. Została zbudowana na miejscu rozstrzeliwań. Jednak pod cerkwią nie ma mogił. Najbliższe są położone w odległości 10 metrów. Żeby nie zakłócać spokoju zmarłych, cerkiew nie ma fundamentów. Mówmy się intencji naszej pielgrzymki o pokój w Europie, szczególnie o pokój na Ukrainie. Kyrie, kyrie, w katedrze katolickiej w Moskwie pielgrzymi uczestniczą w mszy fatimskiej z okazji stulecia objawień. Po mszy świętej odbywa się spotkanie z arcybiskupem Paolo Pezzim, ordynariuszem kościoła rzymskokatolickiego w Moskwie. My nie możemy. Nie jesteśmy w stanie i nie chcemy konfrontować się z Kościołem prawosławnym. Jesteśmy tu mniejszością. Kościół prawosławny jest tu absolutną większością. W takich warunkach istnieje ryzyko życia w getcie. Budując dobre relacje, nie ryzykujemy, że zapomnimy o celu naszej misji. Kościół prawosławny szuka możliwości dialogu z Kościołem katolickim, ale w Rzymie. Nasza sytuacja wygląda tak, jakby oni chcieli powiedzieć: wiemy, że wy tu istniejecie, ale nic więcej. Ważne, by to rozumieć. Możemy się na to krzywić, możemy z tym walczyć, ale jedno i drugie powodowałoby, że tracilibyśmy nadzieję i cel naszej misji. Co jest najpilniejszą potrzebą w tej chwili Kościoła katolickiego w Rosji? Nie ma większej pomocy niż modlitwa brata za brata. Jeżeli są osoby, księża, zakonnicy lub świeccy, którzy czują w sobie potrzebę religijnego zaangażowania, powołanie, aby przyjechać do Rosji, to bardzo ich potrzebujemy. Noi di questo ne abbiamo sempre bisogno. Po Muzeum Rublowa pielgrzymów oprowadza profesor Aleksander Kopirowski, członek Bractwa Przemienienia Pańskiego. Kiedy do muzeum przychodziła grupa sowieckich ludzi, pracownicy muzeum zatrzymywali ich przed tą ikoną nawet na pół godziny. Ludzie wyciszali się, uspokajali, zaczynali widzieć. Przybywali ludzie, przede wszystkim stare kobiety, które zaczęły modlić się przed ikonami. Profesor Kopirowski, historyk sztuki, dziwił się tym modlącym się kobietom, temu, co one widzą. Dla nich to było więcej niż tylko obraz. To był początek jego nawrócenia. Twarz prosta, oczy przenikliwe. Chrystus z nami. I to ludzie czuli. W czasach sowieckich ludzie zatrzymywali się pod ikoną, patrzyli i pytali, dlaczego ta ikona jest nam bliższa niż ozdobne ikony z XVII wieku. Profesor Kopirowski był pierwszym człowiekiem, którego ochrzcił ksiądz Georgii, założyciel Bractwa Przemienienia Pańskiego. Obecnie Kopirowski należy do filarów Bractwa. Jest jeszcze coś, co mnie w profesorze fascynuje. On pochodzi z żydowskiej rodziny.
I w czasie obchodów stulecia rewolucji rosyjskiej w ramach akcji Pokuta dla Rosji opowiedział historię swojej rodziny i umieścił ją w internecie. Michał Borisowicz Kopierowski. Mój ojciec, pułkownik Michał Borisowicz Kopierowski, przyznał, że w większości przypadków stosował zakazane metody śledztwa. Zeznania wymuszał biciem, protokoły miał z góry przygotowane i siłą wymuszał ich podpisanie. I potem dobywali się podpisy obwiniających. Odkrył, że jego ojciec pracował w służbie bezpieczeństwa i znalazł wyroki podpisane przez ojca, konkretne osoby i nazwiska. Zaprosił krewnych tych ofiar do spotkania, aby prosić ich o wybaczenie, żeby się pojednać. Jako znak pokuty. Najważniejszą częścią pielgrzymki jest wizyta w siedzibie prawosławnego Bractwa Przemienienia Pańskiego. Chcieliśmy, żeby to było miejsce, gdzie możemy spotykać się z przyjaciółmi. Dwór to było miejsce, gdzie ludzie się spotykali w kręgu. Cieszę się bardzo, że mogę was dzisiaj gościć. Dziękuję. Chciałbym zapytać gości z Polski. U ilu z was, ojciec, mama lub dziadek, siedzieli w więzieniu lub zostali rozstrzelani? Mało. Raz, dwa, 6 na 24. Kiedy poprosiłem członków bractwa, było nas 15 osób. I wszyscy podnieśli ręce. To tyle. W tym roku, w związku z tematem pokuty, członkowie bractwa badali historię swoich rodzin. To też jest akt pokuty. Znam historię swojej rodziny do pokolenia prababki. I jak w wielu rodzinach, w mojej rodzinie są zarówno kaci, jak i ofiary. I trzeba z tym dalej żyć. Urodziłam się w końcu lat 70. i strach wciąż we mnie żyje. Opracowywałem historię rodziny zwyczajnego bandyty. Zajęło mi to rok. Okazało się, że w jego rodzinie byli księża. I on nagle zrozumiał, fakt, że w mojej rodzinie byli księża, to jest bardzo cenne. Przeszedł na ty i mówi do mnie: Dima, w mojej rodzinie byli księża. W tym momencie pojawiło się w nim życie duchowe. I jego własne życie uległo przemianie. Bardzo ważna była akcja Znaku Pokuty, organizacja protestancka. Ja z akcją Sühnezeichen, akcją Znaku Pokuty, wyjechałem pracować półtora roku w Izraelu. Pracowałem głównie w szpitalu dla niepełnosprawnych dzieci. Odkrywałem, że ja jestem Niemcem, a nie tylko człowiekiem. Ja nigdy nie mówiłem, przepraszam za to, co Niemcy wam robili. Ja nigdy nie mówiłem, ja proszę was o przebaczenie. Ponieważ ja wam nic nie robiłem. Ale ja uczyłem się, jak ważne jest zawsze powiedzieć, jest mi bardzo żal, co mój naród wam robił. I jestem bardzo wdzięczny, że wy pozwolicie nam być przyjaciółmi dzisiaj. A wtedy wszyscy przyjdą, nie bądź smutny, Manfred. Dobrze, że możemy być przyjaciółmi. Ja mieszkam w Kielcach, w tym mieście. W 1946 roku, 4 lipca, doszło do strasznej zbrodni. Polacy zamordowali 42 osoby, Żydów.
kobiety, mężczyzn, dzieci. Przekonanie było dokładnie takie. Doszło do tej zbrodni wskutek prowokacji władz komunistycznych. My, dobrzy Polacy, chrześcijanie, nie mamy z tym nic wspólnego. I zacząłem od około 2000 roku razem z przyjaciółmi w rocznicę pogromu organizować marsze. Prowadzimy warsztaty dla około 150 nauczycieli, takie zajęcia dla uczniów. Uczymy o pogromie i o zagładzie nie jako o fakcie historycznym, tylko jako fakcie moralnym. Moja odpowiedzialność za pogrom, a czuję się odpowiedzialny za pogrom, polega na mojej odpowiedzialności za pamięć o pogromie. Szybko odkryłem, że ja jestem w niczym się nie różnię od tych, którzy myślą inaczej niż ja. Że praktycznie biorąc nie ma żadnej różnicy między mną a antysemitą, tylko no, są te same nienawistne emocje, złość. Polacy byli zawsze ofiarami, szlachetni, a tu nagle dowiaduje się, że Polacy są zdolni do podłości. To nie jest łatwo przyjąć taką prawdę. Dla mnie momentem przełomowym było to, kiedy odkryłem w sobie współczucie dla sprawców tamtej zbrodni. Przepraszam. Ja mam także współczucie dla nich, że wszyscy są ofiarami tego zła. Jakiś polski ksiądz mi mówił, ale ja nie mam ochoty z wami tylko pić piwo, to nic nie wnosi. Ponieważ no, czasem jest tak, że młodzież mówi, a my jesteśmy razem, nie chcemy być wiecznymi dziećmi SS i inni. Polacy mówią, nie chcemy być wiecznymi ofiarami, po prostu razem tańczymy w dyskotece i tak dalej. Małe napięcie wystarczy i wychodzi pamięć na to, co oni są. Nie jest po prostu możliwe, udajemy, że nic się nie stało. Pojednanie jest możliwe tylko z tą pamięcią, a nie naokoło. Znaję swoją odpowiedzialność za ten czyn. Możliwość naprawy, jeśli istnieje taka możliwość naprawy, nie, czasami no, czyli w ogóle nie możemy do tego włożyć normalnie nasz katolicki rachunek sumienia. Słuchajcie, no. Jak rozumieć słowo pokajanie tak, aby obejmowało całość straczenia? Jak rozumiane jest akt grupy? Dobra, dobra, jest. I niebezpieczeństwo jest, że Niemcy zaczynają mówić, ale Polacy też grzeszyli. Wszyscy mamy pokutować za wszystko. Nie? To już jest ucieczka od odpowiedzialności. Każdy na ziemi jest odpowiedzialny. Nie tylko naród, nie tylko ci, którzy zostali katami, na przykład, ale ja też jestem odpowiedzialny za to, że to wszystko odbyło się na naszej ziemi. Najważniejsze w tym cytacie nie jest to, że każdy jest odpowiedzialny. To chyba on próbował wytłumaczyć, że to, żeby nie była taka zbiorowa, rozmyta odpowiedzialność, to tak, żeby każdy wziął na siebie osobistą cząstkę winy. Jak przekonać ludzi, żeby to do nich doszło? Oni mówią, to wydarzyło się dawno, a my w tym nie uczestniczyliśmy. Chcą odrzucić odpowiedzialność, bo oni rzeczywiście w tym nie uczestniczyli. Chcą zajmować się tylko swoimi grzechami, inne ich nie interesują. Jednak jesteśmy tak ze sobą związani, tak blisko, że nie można pokutować tylko za swoje i nie patrzeć na innych. My prowadzimy akcję, скажем, akcję Pora się rozstać prowadzimy na tle pomników Lenina i innych rewolucjonistów, bo pora, by wreszcie się z nimi rozstać. Trzydziestego października, w Dniu Pamięci Ofiar Represji Sowieckich, wychodzimy na ulice miast i odczytujemy nazwiska pomordowanych. Ludmiła Aleksandrowna, 43 lata, gospodyni domowa, rostrzelana 28 października 1937 roku. 22 lata, bibliotekarka. 52 lata emeryt,
naczelnik prac geodezyjnych w Grosniewcie. Magazynier żywności w bazie samochodowej NKWD, nauczyciel literatury języka narodowego, starszy inżynier, robotnik na budowie, pracownik fabryki, zegarmistrz. Wielu prawosławnych się nie zgadza. Pytają, dlaczego mamy się modlić za krwawych oprawców? Modlimy się za nich, bo byli oprawcami. Ale przez to stali się również ofiarami. Gdy pamięć o tak trudnej przeszłości, o ranach z przeszłości jest silna, nasuwa się pytanie, co można z tym zrobić. Czasem mamy wrażenie, że nic nie możemy zrobić, bo to za bardzo boli. Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystywać okazje do spotkań, wspierania się i słuchania siebie. Celem tego spotkania nie może być to, abyśmy na końcu byli tego samego zdania. Celem jest, żeby się lepiej poznać i przede wszystkim wzajemnie się szanować. Również szanować różnice. Boże, chroń nasze narody. Przywracaj pokój. Chroń nas. Wiery, nadzieję i lubi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i nie wiedzi na swoje skuszenie, no i zbawi nas od łukawego. Do Kazania pojechałem dzień wcześniej niż cała grupa i poszedłem sam do klasztoru, do ikony Matki Boskiej, żeby się tam w samotności pomodlić. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale Jezus na jej ramieniu patrzył, jakby chciał powiedzieć to samo. To było bardzo żywe odczucie. Wspólnie zrobimy coś dla pokoju. Musimy razem działać dla pokoju.